Czy wiedziałeś o tym, że właśnie pojawia się nowa promocja od Discorda, dzięki której możesz zdobyć Discord Nitro na 3 miesiące za darmo? Promocja jest skierowana dla każdego i nie musisz nic kupować, farmić punktów, zbierać czegoś, czy po prostu poświęcać dużej ilości czasu, nie jest to żaden scam. I dzisiaj krok po kroku pokażę Ci, jak to zdobyć, o co chodzi, no i gwarantuję Ci, że jeśli obejrzysz ten materiał, będziesz tego Discorda mógł sobie odebrać. Ale Wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby teraz zostawić szybko suba, łapkę w górę, wpisać kodzik SEJKAMSA w sklepie i każda osoba, która napisze w komentarzach, którą łapkę w górę dostawiła, że wszystko ma również, przypnę jej serduszko, a Insta, Discord, Twitter, TikTok oczywiście w opisie, jeszcze chwila dla sponsora. Teraz powiem Wam szybko o Happy Lions, czyli nowym projekcie NFT, który zamierza wypuścić prawie 8000 kolorowych, jasnych i zabawnych NFT z wizerunkiem lwów. Głównym założeniem jest, żeby NFT były zabawne, ale również projekt zamierza przeznaczyć ponad 100 tysięcy złotych na charytatywne cele związane ze zwierzętami i dziką naturą. Na uwagę trzeba wspomnieć, że projekt przed wystartowaniem zebrał już 30 tysięcy osób, a startuje on już za kilka dni. Wy również możecie się do tego przyłączyć i wbić na ich socjale czy Discorda bądź stronę, która znajduje się w opisie. Dodatkowo projekt zamierza wprowadzić nagrody dla posiadaczy NFT. Dobra, a skąd się wzięła ta promocja, czy jest ona legit i jak to wszystko odebrać? W skrócie, promocję organizuje Team Discorda, czyli jest ona w pełni zaufana razem z firmą SteelSeries. SteelSeries pewnie każdy kojarzy, no bo jest to firma, która tworzy mega popularne akcesoria dla graczy, jakieś myszki, klawiatury, słuchawki. I właśnie oni robią razem promocję i teraz pomyślisz, że pewnie trzeba coś kupić ze SteelSeries. Nie, właśnie okazuje się, że nic nie musisz kupować i wydawać żadnej złotówki wcale nie trzeba. Po prostu musisz wejść na stronę internetową SteelSeries, ja tam podrzucę jakieś linki oczywiście w opisie i następnie musisz ściągnąć ich program i zainstalować go na komputerze. Program generalnie służy do tego, żeby łączyć się z waszymi rzeczami z SteelSeries, jeśli jakieś macie. No ale jeśli nie macie, to wcale nic nie szkodzi na przeszkodzie, bo generalnie program również ma teraz funkcję klipów, no i właśnie wokół tej funkcji to działa. Zaraz pokażę Ci na ekranie, jak to oczywiście odebrać, ale jeszcze z teorii, po zainstalowaniu tego programu tworzysz sobie konto na SteelSeries, jeśli nie masz, następnie weryfikujesz maila, bo bez tego nie odbierzesz nagrody. Następnie, jak już zweryfikujesz maila, jesteś zalogowany w programie, przechodzisz sobie do zakładki i tam będziesz miał free Discord Nitro. Musisz włączyć klipy, po włączeniu klipów po prostu będziesz miał już możliwość odebrania tego. No i tak naprawdę to jest tyle. Generalnie działa to oczywiście w ten sposób, że jest to promocja ich oprogramowania SteelSeries do robienia klipów, czyli jakichś tam shotów, aczkolwiek Wy nie musicie tego robić, nic to Wam nie zmienia, bo to i tak macie zaraz odinstalować po odebraniu Discord Nitro. A teraz pokażę Wam, jak to wszystko działa. Dobra, ja jestem w programie, jak widzicie, i to jest właśnie dokładnie ten program. Nawet tutaj mamy promocję, że możemy zdobyć Discord Nitro na 3 miesiące za darmo. I teraz jak to sobie odbieramy? Pierwsze co, wchodzimy sobie tutaj w momenty, no bo właśnie o to chodzi. Następnie, jak widzicie, ja mam funkcję tą wyłączoną, więc musimy Capture Enable It włączyć i nam wyskakuje, że będziemy mieli wtedy Discord Nitro dostępne i już za darmo. Klikamy sobie to, ja sobie to włączam, no i myk, ja już to mam włączone. W tym momencie, jak widzicie, wszystko jest gotowe, Capture Ready. I teraz klikamy sobie ten przycisk, czyli Discord Nitro Learn More. Klikamy to i następnie mam tutaj napisane, że możemy udostępniać pliki. No i mamy, że jest to już dostępne dla nas. Następnie klikamy Get 3 months of Discord Nitro. I teraz powinna otworzyć nam się strona internetowa. Mi się właśnie to otworzyło, teraz Wam pokażę, proszę bardzo. I to jest dokładnie to. Następnie klikamy sobie dalej. I teraz mamy tutaj, jak widzicie, koszt subskrypcji $20, ale wcale się nie musicie o tym bać, dlatego że tutaj totalnie nic nam to nie zmienia, no bo kwota dzisiejszej zapłaty to jest $0. I teraz mamy tutaj napisane, że generalnie subskrypcja odnowi się dopiero w dniu 20 kwietnia i to od razu sprostuje, że Wy od razu po odebraniu tego możecie anulować subskrypcję. Dlaczego jest takie ważne? Bo w tym momencie, jeśli anulujecie od razu subskrypcję, macie 100% pewności, że nic Wam nie pobierze. No i teraz następnie przechodzimy sobie na dół i klikamy sobie dołącz metodę płatności, aby kontynuować i tutaj po prostu sobie klikamy dodaj nową metodę płatności i wybieramy kartę bądź PayPala. Po wprowadzeniu tego po prostu będziemy już mieli Discord Nitro za darmo i tutaj od razu właśnie dodam, że to trzeba wprowadzić. W jakim celu? Tego po prostu nie mam pojęcia. Z tego co wyczytałem na stronie, chodzi o to, żeby jakichś tam fałszywych tak naprawdę danych nie podawać, więc generalnie prawdopodobnie nawet jeśli podać jakieś tam randomowe rzeczy, na przykład z waszej rodziny na przykład jakąś kartę czy coś, no to i tak Wam to przejdzie, bo tutaj Wam nic nie pobierze pieniążków, więc możecie wziąć od kogoś sobie kartę, czy PayPala, od kolegi jakiegoś pewnie, no i po prostu to wklepać. Jeśli ktoś nie ma, na pewno ktoś w rodzinie ma i bez problemu sobie to odbierzecie.
A teraz jeszcze szybko odpowiem Wam na wszystkie rzeczy, o których pewnie będziecie się pytać, więc warto tego posłuchać, bo szybko streszczę Wam wszystkie najważniejsze informacje ze strony. Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że z tej promocji może skorzystać każda osoba za darmo całkowicie, tylko jednym warunkiem aktywacji tego jest, że nigdy nie mogliście mieć Discord Nitro, czyli jeśli na przykład miałeś Discord Nitro kupione, sprezentowane bądź odebrane w innych promocjach za darmo, tej promocji już nie możesz użyć. To jest o tyle ważne, że na przykład jeśli ktoś teraz powie, że Camstar scam, no bo ja już miałem, od razu mówię, możesz stworzyć nowe konto, możesz sobie po prostu zrobić nowe konto na Discordzie i z niego używać, nie oszukujmy się, ale dla większości osób stworzenie nowego konta jest to totalnie żaden problem, no bo i tak dołączycie sobie na tych ileś tam 10 swoich serwerów, dodacie swoich znajomych i będziecie mieli wszystko ogarnięte. Jest to oczywiście duża oszczędność, no bo nie oszukujmy się, ale około 120 zł oszczędności macie na 3 miesiącach, więc zastanówcie się, czy warto, czy nie. Ja Wam oczywiście nie będę namawiał, bo ja osobiście nie wiem właśnie tego Discorda będę brał, bo totalnie tego nie używam, ale wiem, że wielu z moich widzów strasznie się jara tym Discordem i po prostu to używa, więc jeśli siedzisz na Discordzie, możecie po prostu to przydać, możesz stworzyć nowe konto i po prostu sobie to używać całkowicie za free. Kolejna sprawa, co zrobić, jeśli nie możesz tego odebrać? Pierwsze co, SteelSeries samo napisało na stronie, sprawdzasz, czy potwierdziłeś maila, następnie sprawdzasz, czy twoje dane właśnie wszystkie są prawidłowo uzupełnione, czy konto jest prawidłowo zrobione, sprawdzasz, czy masz włączone klipy i wtedy, jeśli to wszystko masz, powinieneś bez problemu móc to odebrać. Odnośnie samych danych, karta, PayPal, jak to jeszcze działa, czy można to jakoś ominąć? Nie, tego nie da się ominąć, z tego co widnieją informacje na stronie, trzeba to podać, opłaty nie będą ściągane, aczkolwiek teraz faktycznie bardzo wiele serwisów internetowych ma coś takiego, że nawet jeśli bierzesz okres próby, na przykład na tydzień czegoś, to i tak musisz podać kartę bądź PayPala. Generalnie jeśli podajesz PayPala, musisz do niego raczej mieć podpiętą kartę kredytową, więc jeśli karty nie masz na PayPalu, to tego też nie podepniesz. Są to tylko dwie metody weryfikacji, no i musisz którąś z nich podać, więc to już od Ciebie zależy. Tak jak mówię, możesz oczywiście spróbować wykorzystać kogoś kartę z rodziny, poprosić, żeby Ci dał, żeby Ci podał, no bo myślę, że raczej żadnego tam problemu z tym nie będzie, więc jak ktoś nie ma karty, można sobie myślę spokojnie od znajomego to ogarnąć, no i odebrać. Generalnie o czasie promocji nie jest ona dokładnie powiedziana, nigdzie nie znalazłem informacji, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że takie promocje na bank są ograniczone jakoś tam czasowo, więc warto sobie je odebrać, zanim promocja nam się po prostu skończy. Odnośnie jeszcze tego, czy tą subskrypcję można podarować, bo też pewnie dużo osób będzie pytało. Sytuacja wygląda tak, że tego Discorda nie da się podarować raczej. W poprzednich eventach było coś takiego, że dostawało się kod. Tutaj wygląda to tak, że bezpośrednio przenosi się na stronę internetową, więc prawdopodobnie nie da się tego w taki prosty sposób podarować, aczkolwiek raczej jest druga szansa na podarowanie tego, czyli po prostu logujesz się na konto Discord na swoim komputerze i logujesz znajomego oczywiście, który nagle chce odebrać to Discord Nitro u Ciebie i wtedy łączysz sobie to ze SteelSeries i odbierasz. Jest to oczywiście raczej legalne, no po prostu wykorzystujesz swój kom, żeby połączyć jakieś tam konto, ale też pamiętajmy o tym, że Discord Nitro możecie odebrać spokojnie na SteelSeries, robiąc po prostu nowe konto, więc jeśli nagle ktoś nie może tego odebrać, niech zrobi nowe konto na SteelSeries i następnie połącz sobie Discorda. Ważne informacje, że od razu możecie odinstalować program SteelSeries, gwarantuję Wam, że on nic złego nie robi, bo ja go mam od kilku tak naprawdę lat na komputerze, wszystko jest git, nie obciąża, jest ok. Druga sprawa z Discordem, możecie od razu anulować subskrypcję, żeby być pewnym, że nic Wam nie pobierze, co Wam szczególnie rekomenduję. No i trzecia sprawa, że wszystkie tego typu rzeczy możecie sobie zrobić i mieć to za friko, totalnie nic nie tracąc, bo tutaj dużo osób pewnie będzie pytało, czy nie są to jakieś fejkowe rzeczy, czy nie są to jakieś programy, które obciążają komp. Nie, wszystko jest ok, także bez obaw. No i dobra, ja Wam mega dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że Wam pomogłem, mam nadzieję, że ktoś chociaż skorzystał z tego Discorda, no i pamiętajcie, że jeśli Ci pomogłem, walnij koniecznie suba, łapkę w górę i wpisz kod SEJKAMSTAR do sklepu, a ja będę Ci wdzięczny. Insta, Discord, Twitter, TikTok w opisie, wbijajcie do następnego, trzymajcie się, yo!